kluczowe informacje dla tego, żeby mądrze pielęgnować i zajmować się dzieckiem. Kiedy się dziecko odgina, to tak naprawdę zaburza nam całą oś. To nie jest fajne dla malucha. Przewijanie i ubieranie. Idziemy do zgięcia. I mamy dostęp. Wiedziałyście o tym, jak bezpiecznie dla naszego kręgosłupa podnosić dziecko. Hop. Czyli to jest bezpieczny hop. A ja z dzieckiem przy piersi, dlatego że mamy wyjątkowego gościa, który nas przestrzeże przed niezbyt rozsądnymi zabawami i takimi jakby zachowaniem przy czynnościach pielęgnacyjnych dzieci. Dzisiaj z nami jest fantastyczna doktor nauk medycznych, fizjoterapeutka i rehabilitantka dziecięca Ela Binek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zajmujesz się od długiego czasu fizjoterapią i rehabilitacją dziecka od czasu noworodka po tyle, ile potrzeba, tak? Zdecydowanie tak. Masz własny ośrodek rehabilitacji i fizjoterapii dzieci Medica Baby w Warszawie. W Warszawie, tak. Masz też zespół fachowców, który z tobą pracuje. Tak. A ja dzisiaj chciałam cię zapytać, tak zaczynając od wieku takiego, no powiedzmy, niemowlęcego. I tutaj mamy gościa, tu jest Kasia, to niech będzie na przykład Zosia. Może być. Wiesz, no, wydawałoby się, że się niewiele zmieniło w tej pielęgnacji dzieci, ale powiedz nam temat pierwszy. Noszenie niemowlaka. Jaki sposób jest zdrowy i bezpieczny, a jakiego unikamy? Ja w ogóle na początku cieszę się, że ten temat został podjęty. O. I dla mnie to jest niesamowite być tutaj i naprawdę prezentować prawidłową pielęgnację, dlatego że powszechnie wszyscy mówią, kiedyś tego nie było i jest super, i dzieci się rozwijały. No my trochę mamy taki kombatancki styl myślenia, tak. Pod tytułem dla naszych czasów to było dobrze. I po co i to tak w ogóle, kto robić, to wymyślał? Zmieniać, rehabilitacja tak. Nie jest przeznaczona tylko i wyłącznie, czy fizjoterapia dla dzieci chorych, to jest też dla dzieci przede wszystkim, które idziemy w profilaktykę prozdrowotną, więc tu prawidłowa pielęgnacja umożliwi dziecku, nie zapewni w 100%, ale umożliwi ten właściwy rozwój, nie zablokuje tego rozwoju, który jest zakodowany kodem genetycznym. Jeżeli chodzi o tę pielęgnację, bo mówię, to ja się powszechnie w gabinecie spotykam, tak, że rodzice mówią, no dobrze, wszystko fajnie, my to stosujemy, pojedziemy do dziadków, no i klapa. Trochę, ale wiesz co, ja chciałam powiedzieć, skomentować trochę to, co powiedziałaś, że oczywiście komuna była ustrojem podłym i wszyscy się uradowaliśmy, jak Lech uskoczył przez płot i ta komuna zniknęła, ale komuna miała też parę fajnych rzeczy związanych z chociażby opieką zdrowotną. W szkołach były tak zwane grupy dyspanseryjne, były zajęcia korektywy. Dzieci się przede wszystkim ruszały. Dzieci dzisiaj się ruszały, jest duży problem. Ale była ta korektywa. Przychodził fizjoterapeuta do szkoły, wszystkich nas przeglądał i klasyfikował. Krzywe kręgosłupy, płaskostopia, szpotawość, iksowatość i myśmy ćwiczyli. No ale to se ne wróci, to se ne wrati, jak mówią Czesi. Dzisiaj z tego trzeba korzystać dobrowolnie, nie ma przymusu. Tak, przyjeżdżają do dziadków, przywożą nam dzieciaki, a my w kombatanckie metody idziemy. Nie, oducz nas. Jest na szczęście coraz więcej otwarcia na to, żeby jednak, jeżeli dziadkowie widzą te efekty, chociażby przy pierwszym wnuku, to przy kolejnym zdecydowanie tu idzie prościej. Jeżeli chodzi o prawidłową pielęgnację, to takie kluczowe zasady. Pierwsze noszenie, błagam. Pierwsze noszenie, to ja sobie tu pozwolę wstać, to tak. Szanowni tutaj Państwo, najważniejsze, my nie podchodzimy do dziecka od tyłu, tylko my patrzymy od przodu. Tu jest nasz wnuczek, wnuczka i to my idziemy wzrokiem, bo kluczem w rozwoju dziecka jest prawidłowy kontakt wzrokowy. On poza oczywiście zdrowym genetycznie dzieckiem, natomiast tu jest ten kontakt wzrokowy i czy to dotyczy wcześniaka, czy dziecka prawidłowo urodzonego o czasie, naprawdę nie ma to znaczenia, więc idziemy w kontakcie wzrokowym, nie podchodzimy, nie stymulujemy od tyłu światło, żeby nie było nocne, czy jakiekolwiek od tyłu, żeby tam nie prowokować telewizor, nie prowokować żeby odgięcia. Odgięcia. Bo w momencie, kiedy się dziecko odgina, to tak naprawdę zaburza nam całą oś, jeżeli chodzi o kręgosłup. Siarki przeszły. Nie podchodzimy do dziecka od tyłu, ani żadnych atrakcji z tyłu nie uskuteczniamy. Nie, absolutnie. Nie zapewniamy. Kolejny aspekt. Czyli najlepiej jak przewijak stoi po prostu tyłem do ściany, wtedy nie ma tak. Takiego ryzyka. I nie ma, nie tył, i tył, nie żeby z tyłu nie było okno też, bo to jest ważny aspekt. A, bo znowu światło tam ciągnie. Dziecko zawsze do światła pójdzie, szczególnie te najmniejsze. Więc jak tu... wszyscy
jak wszystko w naturze. Jak wszystko w naturze, zdecydowanie. Dobra, od tyłu nie, co dalej? Kolejny aspekt jest, pilnujcie Państwo ręce, żeby te rączki mimo wszystko zbliżały się do osi ciała. Oś ciała to symetria, kiedy jest broda, pępek, spojenie łonowe, krocze w jednej linii, więc tu jest bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o to, linia środka ciała i jak podnosimy. Ja zawsze tłumaczę jedną prostą zasadę. No, my z łóżka wstajemy bokiem, prawda? Tak. Powinniśmy przynajmniej. Obracamy. Mało kto tak siada na łóżku. Mało kto. A zobacz, jakiegoś... a jak pomyślimy, jak podnosimy dzieci? No, każdy hop i podnosi. Tak. No ale w tym momencie, czy my tak wstajemy z łóżka? No nie. To nie jest totalnie fizjologicznie, biomechanicznie poprawnie. Podłóżmy rękę pod pachę. Widać tutaj dobrze, myślę. Widać. Drugą zawinąć ze względu na stawy biodrowe, żeby je zabezpieczyć, zawinąć sobie między naszą dłoń, tutaj ramię, odwrócić na bok i po prostu zwyczajnie świecie przytulić. To dziecko podąży za nami. Jeżeli to jest noworodek, czyli dziecko, które nie ma bardzo słabą kontrolę głowy, to nie chwytajmy za szyję. Na szyję jest odruch toniczny szyjny. I w momencie, kiedy chwytamy za szyję, dziecko automatycznie znowu nam się bo odpina. Tam czuje impuls i chce się tak obronić. Jest. Tak, i więc i aktywuje mięśnie prostujące grzbietu, czyli automatycznie do tyłu się odchyla. Natomiast my przede wszystkim na bok asekurujemy głowę, kości czaszki i do siebie przytulamy, zwyczajnie świecie przytulamy i mamy tego malucha w kontakcie. Poczekaj, ja zrobię. Bardzo proszę i odkładanie od razu może. Dobra, to bo to musimy połączyć. Odkładania, tak. I ja będę go nosić 24 godziny. Ta sama zasada, bo wszyscy robią tak, hop. I tak. Jasne. I to jest tak samo, jak później przejdziemy do dzieci starszych, to tak jakbyśmy pchali te dzieci do tyłu. To nie jest fajne dla malucha. One nie czuje komfortu. Piszcie, dziewczyny, przyznawajcie się, bo ja, mając trójkę wnucząt i medyczne wykształcenie, robiłam te dwa błędy. Czyli na płasko. No i to jest tak, hop, zobaczcie, co się dzieje z rękami, hop. I hop, i one lecą, tak jak lalka. I cały czas te dzieci nie czują komfortu. Dobrze, to jak odkładamy? I ta sama zasada dotyczy odkładania. Zobaczcie Państwo, tu hop, pod głowę po prostu, nasza ręka wolna idzie pod głowę. I przywodzi rączkę do tej tu osi ciała. I przywodzi i zwyczajnie siecie na bok, pupa i na koniec głowa. I dziecko super. Nie ma tego odruchu, odgięcia, jest odruch moro bardzo żywy na początku. Tak, ten, ten wyrzut kończyn górnych i dolnych jest z tym połączony płacz. I rodzice mówią tak, no tak, uspokajamy to dziecko, jest super, super, a odkładamy, później odkładamy, ono się wybudza. No tak, ale płacze. I płacze, jak jest odkładane i ciągle jest odruch moro, to ono tu jest utulone. To się nie wyciszy. To się nie umie bo wyciszyć. Bo się będzie bało. Tak. Słuchaj, ja próbuję. Bardzo proszę. Tak, ja próbuję. Ja zawsze próbuję. Jest tak na wizytach, że ja pokazuję, później rodzic tak. Czy babcie też tak. Przyjeżdżają i super. Czyli, na wizytę. Pod pachę. Krótko mówiąc, biorę pod pachę. Między nogi. Między nogi. Tutaj daję nużeńkę. Pod główeczkę i biorę i na siebie boczkiem. Tak jest. Tak? I tutaj puszczamy, rękę, tu asekurujemy byle stawy była biodrowe. Zasekurowana. Tak. Asekurujemy stawy dla mnie biodrowe. Ważna zasada, spojrzeć w lustro, że łokieć ma być jak w ramię do tańca. Wyżej. Broda do mostka. Broda do mostka, przepraszam. Broda i dziecko nie ma się odginać. Super, a teraz odkładam. Odkładam mądrze. Prawa ręka pod głowę. Wtedy na wizycie muszę przypomnieć, która tak. Jest prawa. Prawa ręka pod głowę i tam zostaje w takiej pętelce. Kładę pupę i dokładnie. Kładę pupę, główkę i delikatnie na bok. Dokładnie tak. Brawo. Brawo, babciu. Słuchajcie, przyznawać się. Przyznawać się, kto wiedział o tym, żeby odkładać, brać dziecko do góry bokiem i odkładać bokiem. Niby, ja przyznaję się, że nie. Niby prosta rzecz, naprawdę, ale to tak wpływa na dziecko. Dlaczego tego nie uczą w szpitalu? Albo jak pielęgniarka środowiskowa przychodzi? Nie jest, myślę, to pytanie do mnie. Do ciebie. Znaczy, to jest takie pytanie retoryczne. Ja myślę, jedynie wytłumaczenie na osób, które zajmują się właśnie tą opieką, taką jako pielęgniarka położna, jest takie, że te szkolenia mimo wszystko są bardzo drogie, więc w związku z tym okay. U nas to jest połączone z pracą. A właśnie, a tutaj jest ciekawy komentarz, że bardzo ciekawy temat nie tylko dla babci. Słuchajcie, bo my jesteśmy nie tylko same dla siebie mądre babcie, ale jesteśmy również, mamy być takimi edukatorami młodszego pokolenia. Czyli żeby ta mądra babcia... I wsparcie. Ta nie miała tych przestarzałych poglądów, świetnie. Tylko zaskakiwała to młodsze pokolenie byciem aktualną, byciem, jak to się po angielsku mówi,
up to date. Bycie takim wsparciem dla mnie i motywacją tego. Ta mama często jest pogubiona. Teraz jest tak, że dużo tych mam, nie ma tych domów wielopokoleniowych i one zostają same z sobą zamknięte, więc w momencie, kiedy ta babcia przyjedzie, jeszcze powie, a co ty tam robisz, odpuść sobie, to trochę jak skarmienie piersią, to ta mama w końcu zaczyna słuchać swojej mamy, więc jeżeli my jako panie będziecie wsparciem dla swoich dzieci, to jest niewiarygodna Dlatego to pomoc. Badanie pokazujące, że polskie babcie spędzają najwięcej czasu w całej Europie z dziećmi, kładzie na nas nie tylko powód do dumy i oklasków, tylko odpowiedzialność. Dobra, słuchaj, taka prosta sprawa jak podnoszenie i odkładanie. O tym moglibyśmy tutaj bez końca po rozmawiać. Po prostu jestem w szoku. A kolejny temat to chciałabym zapytać cię przewijanie i ubieranie. Gdzie tutaj są, słuchaj, wąskie To są takie gardła. Moje koniki, tak. Tak powiem. Ja też pozwolę sobie stanąć. No to, szanowni państwo, tutaj bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o to przewijanie, przede wszystkim nawiązać zawsze kontakt wzrokowy, ściągnąć ten wzrok, jak ten maluch bez różnicy, czy on ma 6 tygodni, czy on ma 6 miesięcy. Co innego, kiedy ma 12, my musimy go przytrzymać, żeby on zwyczajnie świecie nam nie zwiał z tego przewijaka. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię przewijania, zawsze pilnujcie, należy pilnować stawów biodrowych. Nie, tak. Może podstawowe błędy, nie należy rotować kolan do wewnątrz, czyli nie łączymy w czasie przewijania kolan. I ważny jest punkt, nie podkładajmy pod stopy, bo to jest odruch każdego rodzica, każdego opiekuna, że no my gdzieś tam podciągamy te nóżki w ten sposób. Natomiast no bo łatwo, no. Odruch prymitywnego kopania i w tym momencie, kiedy my dajemy dziecku tutaj nasze dłonie, to co powoduje wybicie. Bardzo często, a my się zachwycone jesteśmy. Jakie dziecko jest silne. A jakie w ogóle sprawne, akrobata rośnie. Natomiast docelowo ważny jest aspekt taki, że pilnujemy przede wszystkim właśnie tych stawów biodrowych, najlepiej nasza dłoń między nogi i idziemy do zgięcia. I wiedziałyście mamy dostęp, o tym, że mamy dłoń dostęp, między nogi, a nie pod pupę, ani nóżki nie, razem. I zobaczcie państwo, bo tak niektórzy, oczywiście idealnie jest obróty na bok, to jest kolejna alternatywa. Tylko ja zawsze zadaję pytanie, no przepraszam, co z obrotami, kiedy my mamy tutaj treściwą zawartość pieluchy? No właśnie chciałam powiedzieć, że wiesz, to takie, to podkładanie ręki troszeczkę mi tak zajechało, wiesz, takim... Ale tutaj jest idealny punkt, jeżeli chodzi o to, bo nigdy nie dotkniemy bezpośrednio tej treści, która jest zawarta w pieluszce, bo my otwieramy pampersa, podnosimy nóżki. Ale tutaj jest zawartość na Ale wtedy kupie. Mamy piękną dostęp, szczególnie... Ach, bo to jest na nogi. To aż tak dalece chyba aż tak dalece, nie? Fajnym aspektem jest jeszcze to na przykład, że wkładamy palec wskazujący tutaj z lalką, jest dużo trudniej, między nóżki. Czyli żeby unikać tego tak, przywodzenia nóg do przodu. Tak, my zawsze dbajmy o to, żeby te kolana szły na zewnątrz, potocznie nazywając. Widziałyście, piszcie też, bo ja nie wiedziałam o tym, żeby użyć tej ręki od wewnątrz na udo, tak żeby się nie umazać zawartością, a elegancko, fajnie, nie rotując tych stawów biodrowych, niefizjologicznie, nie zrobić dziecku I jednocześnie krzywdy. Z zachowaniem fajnego kontaktu, bo zobaczcie państwo, tutaj jest tak, patrzymy na naszego malucha, patrzymy tu jako babcie, patrzycie na tę swoją kochaną wnuczkę, wnuczka i my przytrzymujemy cały czas kontakt i to dziecko nie ma tego etapu, bo niektórzy podkładają, znowu zobaczcie, podkładają pod biodra, te dzieci znowu się odginają, główka ucieka i znowu jest niepokój. Czyli jakby w momencie, kiedy wykonujemy te czynności, tracimy kontakt wzrokowy z dzieckiem, bo się skupiamy na tej części pieluchowej. A jak mamy ten taki łatwy system, gdzie jakby to dziecko samo prawie idzie do góry, fizjologicznie, to wtedy możemy dalej tam ciumkać i w ogóle jest super. I robić niu-niu-niu-niu, tak? Zgadza się, jak najbardziej. Druga rzecz, powiedzcie też to wszystkim młodym mamom, obojętnie, które dziecko mają. Słuchajcie, my będziemy tak mądre babcie, że rodzina nas nienawidzi. Rodzina nas nienawidzi, bo my będziemy na takie przemądrzałe babcie, wiesz. Co babcia przyjdzie, to coś nowego przyniesie. Czyli mamy tak, mamy noszenie, mamy przewijanie, kąpanie może zostawmy. Mamy ubieranie jeszcze, bo to było ubieranie jeszcze. Dawaj, jedziesz ubieranie. Jeżeli chodzi o ubieranie, to jest prosta zasada. Zakładamy głowę, to klasycznie, więc znaczy te bodziaki, a drugie, rodzice się boją tych body ubieranych przez dłoń, znaczy tak jak tutaj mam dresik specjalnie ubrany taki,
szałowy. Ja nie lubiłam takich. Ale zobaczcie, panie, wystarczy odwrócić tego maluszka na bok. Ze względu na grawitację, ten maluszek już nam podąży z rączką. Poda nam rączkę bezwiednie. Poda nam rączkę, a tutaj walczy, bo działa grawitacja i siłą rzeczy przylega to ciało do podłoża. Boi, tak? Tak, więc tutaj wystarczy na bok. Tutaj tak samo na bok, spodnie zakładać jak do pampersa, czyli podciągamy, góra. Pamiętajmy hop. o tej dłoni, zwróćcie uwagę. I to nie jest tak, że ja jedną nogą trzymam, tak? Nie, pod zawsze asekuruję dwa stawy biodrowe. Wspaniale, wspaniale. A teraz czas na zabawę z takim małym dzieckiem. Gdzie my jesteśmy brawurowi w tym wszystkim? Ja może zacznę tak fizjologicznie, jak idzie ten rozwój, na co warto zwrócić uwagę i co jest niebezpieczne dla dziecka. Przede wszystkim unikać sadzania przedwczesnego. I to jest taka motywacja, bo tu każdy chce się pobawić, że to dziecko siedzi, już jest a takie... ciągniemy za rączki? I ciągniemy za ręce. To jest, zostawiamy do diagnostyki dla lekarza, dla fizjoterapeuty. Nie ciągniemy, bo to dziecko napina obręcz barkową. To tak samo jak u dużego już dziecka, tak jak tu mamy Kasię. Jak ja ją pociągnę, to ona napnie mi obręcz barkową. A możesz pokazać? Ale to Kasia by musiała wstać. Dobrze, to może Kasiuleńko, tak, wstań. Tak najlepiej to by było tak naprawdę, jakby ona sobie ukucni, Kasiu. I ja ją ciągnę tu za ręce. Nie, ja jej mówię, wstań ze mną, daję impuls i ona podciąga się sama. Wstań, Kasiu. O. Nie ciągnę ją za ręce, po prostu. Dobra, siadaj, Kasieńko. To mamy już, żeby w każdym wieku ciągnięcie jest niedobre. Niedobre sadzanie przedwczesne, bo wszyscy czekają na ten siad. Tylko ten siad, żebyśmy miały świadomość, że to jest między 8 a 10, a nawet na 11 miesięcy. I to nie jest nieprawidłowość. Nie 6 miesięcy dziecko siedzi. Dziecko posadzone siedzi na kości krzyżowej, czyli na końcu kręgosłupa. My jako dorośli siedzimy na pośladkach, na guzach kulszowych. To jest ta ogromna różnica. Więc my niestety prowokujemy przedwczesne zmiany zwyrodnieniowe u malucha. No właśnie, bo ja też... I takie posadzenie często na kolano i potrząsanie. I to jest no takie, to mamy. Aż po prostu niektórych korci. Czyli żeby w ogóle jakby nie obciążamy. Do jakiego wieku tego dziecko... Kiedy dziecko nie usiądzie. Dopóki dziecko nie usiądzie, nie obciążamy pionowo kręgosłupa dziecka. Tak. Dobrze mówię? Tak jest. Czyli wszystkie rzeczy, które my jakby no, mając jednak może przestarzałe poglądy, ale nadal rozumy, to wszystko, co będzie nam wskazywało, że kręgosłup jest obciążony pionowo, mówimy temu nie. Absolutnie. Nie ciągniemy za kończyny, nie obciążamy pionowo. Czyli to jest pozycja zła. To jest pozycja zła, ale możemy siedzący? Na przykład tu już odchylić tego malucha i już właśnie. Też mamy pozycję półsiedzącą. Jak dziecko jest niegotowe do siedzenia jeszcze i my zaczynamy etap karmienia, to naprawdę wystarczy przyjąć taką pozycję. I zawsze, kiedy się zakrztusi, mamy szansę na odwrócenie, tak. Mamy możliwość do karmienia. Jest widzimy, stabilne tutaj. Jest stabilnie, kółeczku, każda z nas potrafi świetnie chwycić. Tak jest. Moje kochane, to są kluczowe informacje dla tego, żeby mądrze pielęgnować i zajmować się dzieckiem. Teraz tak, czyli nie pionowo, ale teraz tak, zabawy. To ja od razu wyjadę z kilkoma. Ja wiem, podrzucanie. Tak, hopsa i łapiemy. Ja wiem, hopsa. Że to jest... No, to co jest... ty powiesz na podrzucanie? Obojętnie kto je robi, bo my babcie też protestujemy. My możemy nie robić podrzucania, ale jeżeli robi to zięć, czy córka, też czy synowa, to mówimy, nie robimy tak z dzieckiem. Mądra babcia mówiła, bo miała eksperta. Nie robimy tak z dzieckiem, bo to jest duże ryzyko. Tutaj głowa jest duża proporcjonalnie do wieku. Ona stanowi często 1/3 ciężaru ciała na początku. Ciemię jest tutaj, ta przestrzeń otwarta jest jeszcze. Szwy czaszkowe nie są zasklepione. Naprawdę ta przestrzeń mózgowa powinna być bardzo, bardzo chroniona. W tym momencie może, ja już mówię o ekstremalnych, o jakichś tam mikrourazach dość, jeżeli chodzi o kręgosłup. Natomiast dla mnie już w ogóle jedno to jest kręgosłup i głowa, mózg, ale natomiast zobaczcie jeszcze, panie, taką sytuację, że podrzucamy i nam się zakręci głowę i tak. Dziecko spadnie. Dla mnie to jest rzecz, którą nie należy. Miejcie kontakt cały czas z tym maluchem. Wystarczy podnieść, ono i tak się ucieszy. To prawda. A obrociki z dzieckiem, taka karuzelka? Taka kontrolowana ilość, żeby to nie było... A ja w starszym wieku mówię, w ogóle tego nie robimy. No ja bym tutaj nie robiła ze względu na to ryzyko chociażby, żeby nam się też w głowie nie zakręciło. Bo to, że my stymulować będziemy przedsionek, to każda naturalnie mama będzie robiła w ten sposób, ale to dziecko nie potrzebuje nie wiadomo jakich rotacji i szaleństw. I nasz błędnik też nie potrzebuje aż takich rotacji. To jest fizjologicznie. My niejednokrotnie ja tutaj rozmawiałam z jedną dla mnie fantastyczną ekspertką, jeżeli chodzi o integrację sensoryczną, to ja za jej
podpowiedzią po prostu siadałam z moją młodszą córką na fotel obrotowy i wtedy się kilka razy pokręciłyśmy. To jest bardzo stabilne, tak. Bardzo stabilne. Ja miałam ją w kontakcie i myśmy we dwie po prostu razem się kręciły. Gdzie jest najbezpieczniejsze miejsce w domu dla dziecka? Dla mnie wszędzie, byle tylko. Ja nie ograniczam dziecku przestrzeni, to ja stwarzam środowisko, natomiast ograniczam ilość zabawek. Tak, przestymulowanie. To jest kolejne pytanie. Zabezpieczam kontakty, żeby dziecko nie miało ryzyka włożyć coś do kontaktu, więc to jest bardzo ważny aspekt. No i wszelkie kanty. To się wiąże z tym, że ja mam kontrolę całą... Brusy wiszące też. Bardzo. Moja córka, która zaczęła wstawać z raczkowania, absolutnie fantastycznie mi się raz podciągnęła na wiszącym obrusie. Na szczęście na stole nie było jakichś ciężkich wazonów, tylko jakieś tam... Ani nic gorącego. Jak ona się na tym obrusie podciągnęła, to razem z cały ten obrus... Tak, z obrusem. To jest też ważne. Ja tutaj chciałam powiedzieć, że jak ja zostawałam ze swoimi wnuczętami malutkimi, to ja zawsze uważałam, że najbezpieczniej dla dziecka, ze względu też na mój spokój, najbezpieczniejsze miejsce dziecka jest na podłodze. A to o to chodziło? Bo mam małą szansę, żeby spadło. No to zdecydowanie najbezpieczniej. I tak naprawdę malucha nie bać się kłaść, bo to, co ja zalecam rodzicom, to naprawdę od trzeciego miesiąca, kiedy my mamy matę jakąś piankową, czy kalimatę, tylko ważne, żeby zatestować. Chodź po prostu czysty, rozłożony, nie? A, tu jest ważny aspekt. Nie. No mów. Dlatego, że każde zdrowe dziecko ma odruch chwytny i w momencie, kiedy my kładziemy tego maluszka na koc, to ono zamiast nam leżeć stabilnie, to ono ściąga, odpycha się, unosi głowę i nie leży spokojnie. Czyli jednak maty te piankowe, jakaś grubsza rzecz, kalimata, coś, czego dziecko nie ściągnie, żeby tam się za to nie... Popatrzcie, panie, na wnuki jak przyjadą, podłożyć pieluchę tytrową, ona od razu ściąga. Natychmiast. A teraz przejdźmy do ryzykownych zabaw z dziećmi powyżej roku. I tutaj może ja troszeczkę przemebluję studio. A ja jeszcze mogę dodać jedno. No pewnie. Ja chciałam dodać, a ja będę przemeblowywać. A propos tych wszystkich, jeżeli chodzi o kwestie chodzików. Nie stosujmy chodzików. Jeżeli chodzi o pchacze, niektórzy zadają mi pytanie, to czy mogą kupić? Ja nie mówię, że nie. Natomiast w momencie, kiedy dziecko jest gotowe do chodzenia, to ono weźmie taboret i będzie pchało przed sobą. Tak. I będzie stabilniejszy, jakby mniejsze ryzyko, że dziecko się przewróci, potknie, bo będzie ten twardy, absolutnie masz rację. Taboret. A takie są też, wiesz, takie są na gumie, takie... Absolutnie nie. Do podskakiwania. Skoczki. Nie, naprawdę to obciąża stawy. Kolana przenoszą trzykrotny nas ciężar ciała, to wyobraźcie sobie, panie, jeżeli chodzi o te przenoszenie ciężaru ciała, jeżeli chodzi o tego malucha, który jest niestabilny, nie stoi. Tak. I jest jeszcze, dosyć ciężki, jeszcze, bo nabrał masy przed chodzeniem, prawda? Już dociążamy te stawy. A kolejne urządzenie, to powiedziałaś pchacz, nie, chodzik nie, chodzika. Skoczek nie, ale wiesz, to nie mamy skoczka, a takie nasze zabawy z niemowlęciem hopsa, hopsa, że ono się odbija od nas nóżkami i my jesteśmy zachwycone. I jeżeli to jest wybiórczo, no to wiadomo, że nic się nie wydarzy jakoś szczególnie, ale nie ciągle, nie systematycznie. Naprawdę zejść na tą matę, na tą podłogę, pobawić się jak dziecko ucieka w czworakach, to poprowokować to czworakowanie i to będzie zdecydowanie korzystniejsze. Babcie, na podłogę, na zabawy z dziećmi, nie wyręczać się przyspieszaczami. Każdy ma swój czas rozwoju, a po drugie, pamiętajmy o tym też, że obserwowanie dziecka w jego fizjologicznym rozwoju pozwoli nam też wykryć jakieś odchylenia. Po pierwsze wykryć odchylenie, ale też nie przyspieszać. Każdy ma swój kod genetyczny. Jest. Po to pójść na wizytę do fizjoterapeuty, który zajmuje się tylko i wyłącznie dziećmi, bo każdy ma swoją działkę i on tak naprawdę skontroluje do neurologa dziecięcego, pediatra. Pediatry, który pokieruje ruchem. To są osoby, które w tym momencie pokierują tym ruchem, powiedzą, czy coś na Elunia, tym pokoju. Starsze dzieci. Mhm. Mamy takie wspaniałe, ile masz, Kasieńko, lat? 5? Nie, 7. 7, po zębach widzę, że 7, bo to u dzieci jak u koników, wiesz, też się po zębach wiek określa. 7. I mamy takie, słuchaj, starsze przedszkolaki, młodsze szkolniaki i kusi nas pod tytułem, żeby się z nimi jakoś ruchowo pobawić. Przestrzeż nas przed nierozsądnymi zabawami z większymi dziećmi. Przede wszystkim trzeba uważać na to ciągnięcie za ręce. Czyli nie będziemy, Kasieńko, ciebie ciągnąć, ale daj rączkę mi i daj mamie. Nie. Czyli co? Nie, to, a tutaj to się aż prosi jedna rzecz, żeby podnieść ją i żeby ona podskoczyła. To jest, ja to na ulicach widzę po prostu. To lepiej zdecydowanie chwycić jedną za dłoń i pod pachę. Czyli jak chwytam... Zamieniamy hop i do góry. I uwaga. Hop. Czyli to jest bezpieczny hop.
to jest bezpieczne, bo asekurujemy duży czyli staw. Czyli możemy zrobić tą radość tego chopa, bo to jest ulubiona możemy, zabawa. Tylko nie pociągnąć ręce. Czyli zobaczcie, ja chwytam Kasię prawą rączką za rączkę, hop, lewą rękę robię pod pachę i uwaga, hop! A my jak robimy? My nie róbmy tego z Kasią. Ale my pociągniemy. Zasymulujemy, tak? I my robimy takie hop. Co wtedy jest groźnego? Można dojść nawet do zwichnięcia stawu łokciowego, co się zdarza u dzieci, tak zwany łokieć piastunki. Czyli jeszcze ważny aspekt jest taki, że na przykład aż nas korci niejednokrotnie, jak jesteśmy na placu zabaw czy coś, podnieść to dziecko i tak się rozbujać dookoła. Tak. To ja zawsze mówię, że chwycić to jakieś dzieciaka i hop, w ten sposób rozbujać dookoła. Tak. Ja na przykład z moją wnuczką, chodź Kasieńko pokażę, mam taką ulubioną zabawę, ona już teraz jest duża i ciężka, mam zabawę w dyndu-dyndu. Mhm. Ponieważ nie chciałam się kręcić, bo bałam się o swoją stabilność, mhm, więc robiłam jej dyndu, dyndu, dyndu i robiłyśmy do przodu, do tyłu, dyndu, fajnie, dyndu. Ona jest dzisiaj już duża panna i czasami mnie prosi o dyndu, dyndu, ale dyndu, dyndu z 30 kg to jest już trudne dla mojego kręgosłupa obciążenie. Czyli krótko mówiąc, pod pachami... Zawsze asekurujmy duże stawy, czyli w tym momencie barki czy biodra. Unikajmy bezpośrednio ciągnięcia, a szczególnie w obrębie głowy, szyi, no właśnie, więc tutaj nie ciągniemy absolutnie, duża niestabilność, jeżeli chodzi o mięśniowo-więzadłowe. Pachy są takim najstabilniejszym, bezpiecznym, jeśli chodzi o odrywanie od ziemi. Ale to ja myślę, że to zarówno dla dziecka, ono czuje się komfortowo zabezpieczone, jak i dla nas. A słuchaj, to ja mam jeszcze jedno pytanie, które bardziej jest może dla nas niż dla dziecka, ale na pewno się na tym znasz lepiej jak ja. Jak bezpiecznie dla naszego kręgosłupa podnosić dziecko? Gdybym ja chciała teraz, powiedzmy, tak, no, takie malutkie, no to jeszcze nie ma co, ale już taki roczniak, czy półtora roczniak trochę waży, a już taką Kasię wziąć na rączki, czy jest jakiś sposób, gdzie ja mogę oszczędzić trochę swój kręgosłup, tak, podnieść Kasię? Tak, przede wszystkim albo uklęknąć, albo ukucnąć. Hop. Czyli ja kucam i ona, albo jej powiem... I kolanami ciągnę. Tak. Nie kręgosłupem. Ale my jeszcze zwykle robimy tak, chodź Kasiuleńka, Kasia. Do mnie. Zwykle robimy tak, no chodź, ojej, jaka ty jesteś ciężka, tak? Bo to tak jest jakby stały tekst. A w momencie, kiedy ja ukucnę i wstanę, to Kasia waży o 5 kilo mniej. Mhm. Tak. Czyli dziewczyny, te, które możemy zrobić, bo czasami jeszcze mamy kolana chore, ale to już tak, już nie róbmy z siebie znowu takich, wiesz, inwalidek. Czyli nie kręgosłupem, tylko kolanami. Kolanami, tułowiem podciągnąć, albo powiedzieć też dziecku, chwyć się mnie i podnieś się. Ja to tak jest... zawsze mówię, chwyć się mnie za szyjkę. I tu już naprawdę to dziecko samo. To chodź, robimy numer za szyjkę, chodź Kasieńko. Czyli ja tak kucam i mówię, Kasia, chwyć się za szyjkę. Mocno mnie obejmij, jeszcze mocniej. Mocne i hop. Przytul się. I teraz Kasia waży jeszcze 5 kg mniej. Dziewczyny, dziecko, które rozumie, każmy się chwycić za szyjkę, róbmy to z przysiadu, a nie ze skłonu. Bo mądra babcia to babcia sprawna. Zdecydowanie. Jest zawsze potrzebna. Szanowne panie, zawsze ma właśnie babcia jest potrzebna. Poprosimy teraz o hymn dla babci. Naprawdę. Ja doceniam każdą pomoc, czy mojej mamy, czy mojej teściowej, kiedy przyjedzie, wspomoże. Bardzo jest potrzebna babcia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję ci. Myślę, że te porady po prostu są nieocenione, żebyśmy mądrze bawiły się z dziećmi, pielęgnowały dzieci i nie zrobiły krzywdy ani im, ani sobie. Powiem ci, że ja jestem, tak jeszcze na zakończenie mówiąc, ja jestem mokra z przerażenia, ile ja, wydawałoby się, mądralińska babcia, robiłam błędów. Ale ja myślę, że tutaj puentując to, dopóki się nie przyjdzie do osoby, która pokaże, że to jest błąd, to nie jest błąd. Natomiast trzeba mieć tą mądrość. Wszyscy chcemy dobrze. Wszyscy chcemy dobrze dla dziecka. Trzeba mieć tą mądrość i trochę pokory w sobie, że może każdy ma swoją działkę w życiu. Ja się nie znam na innych rzeczach, znam się na tych. Czyli niech szewc robi buty, a piekarz piecze bułki, a kompetencje to jest wiedza, umiejętności i postawa. To, że chcemy dobrze, nie oznacza, że mamy wiedzę i umiejętności. Warto rozmawiać z ekspertami, co dzieje się co niedziela u nas.